No właśnie. Czasem są sytuacje, że nie da się załatwić odbioru auta w jeden dzień i wtedy dostaje się alkohol. Witam wszystkich. Jesteśmy w Hoyerswerda, tuż przy granicy z Polską. Kupujemy Turana w dwóch krokach, dwa etapy. Już tu byliśmy jakieś 2-3 tygodnie temu. Auto jest dla pana Marcina. To nie pierwsze auto, do którego się przymierzaliśmy. Już jakiś czas temu pan Marcin chciał kupić Turana, ale coś tam nie wychodziło. Miał też koncepcję kupna auta w Polsce. Też nie wyszło. Aż w końcu pojawiły się dwie propozycje. Jedna w okolicach chyba Monachium, druga tutaj. Tamta koło Monachium się szybko sprzedała. Została ta. Przejechaliśmy, sprawdziliśmy. Poszedł przelew i oto jesteśmy. Odbieramy auto. 17,750. Cena wyjściowa, nie udało się dużo zbić, 17500. Reszta szczegółów o aucie w opisie. Na pewno bezwypadkowe, na pewno nielakierowane. Ciekawostka, jeździło po Czechach. Kupiła je firma chyba z Cigał, tu gdzieś w okolicy. Ale było użytkowane w Czechach i tam też było serwisowane. Zimowych brak, nie było na stanie, ale zrobili hamulce, no niestety tylko z przodu. Tak, dobrze widzicie, naszą debicę.
No właśnie. Czasem są sytuacje, że nie da się załatwić odbioru auta w jeden dzień i wtedy dostaje się alkohol. Jesteśmy nazajutrz. Wczoraj próbowaliśmy auto odebrać i nawet ujechaliśmy nim 15 km. Niestety zapalił się check engine, kontrolka. Musieliśmy wrócić do sprzedawcy. Sprzedawca zabrał auto, pojechał do serwisu. Powiedział, że to potrwa 2-2,5 godziny. Do końca nawet nie wiemy, co się stało. Powiedział, że jakiś czujnik, coś związane z filtrem cząstek stałych, ale do końca nie był w stanie wyjaśnić. Powiedział nam, że jest sprzedawcą i że zajmuje się tym serwis. On do końca nie jest pewien, co się stało. Dzisiaj też no, nie wyjaśnił. Musielibyśmy tutaj zasięgnąć informacji, co się stało. Generalnie, auto już prawie jechało do klienta. No jało. Ale musieliśmy wrócić. Powiedzieli nam, że to potrwa 2-2,5 godziny, ale nie było pewności, że załatwią to w ciągu jednego dnia. Przynajmniej nie mieliśmy takiego przekonania. No więc przestawiliśmy nasze zadania wczoraj. Było to dosyć karkołomne, ale się udało. Odwołaliśmy klienta, który już prawie był w pociągu i jechał do nas po odbiór auta. On zawrócił, myśmy wykonali inne zadanie. Jesteśmy dziś w piątek o 10, 10.10, 12 marca. Startujemy. Mamy nadzieję, że kontrolka się nie zapali ponownie. Drogę. Dworzec kolejowy w Świebodzinie. Trwa właśnie, jakby na potwierdzenie, pociąg. Trwa właśnie przekazanie auta. A dokładnie przekazanie polisy, bo auto też było ubezpieczone, jechało w pełni zabezpieczone, polisa z PZU. Pan Marcin powiedział, że auto wygląda dużo lepiej niż na zdjęciach. No, naszych zdjęciach po weryfikacji. I rzeczywiście potwierdzamy. Zwykle tak bywa, że te auta dużo lepiej wyglądają w rzeczywistości niż na naszych produkcjach. To tyle. Życzmy panu Marcinowi szerokiej drogi i zawsze bezawaryjnej jazdy. Bez check engine.